Witam wszystkich, to znowu ja, Bunga, a tutaj mam dla was kolejny odcinek z Army 3 Exile, który mam nadzieję wam się spodoba. Jest on nieco krótszy niż zwykle, ale za to napakowany akcją. Jest w nim również i Drolo, który powrócił po dłuższej przerwie, więc hura. Przy okazji chcę pozdrowić widzów, którzy w nim występują, jesteście świetni. Kilka zmian dotyczące serii. Będziemy wysyłać wam jeden odcinek wspólnie z Dronem w tygodniu. Będzie on się pojawiał w sobotę o 10:00, zarówno u mnie, jak i u Drola na kanale. Ja oprócz tego będę wam wysyłał jeszcze jeden odcinek w środę o 14:00, tylko że solo. Czyli tak jak poprzednie odcinki wyglądały. I oprócz tego nie będziemy robić bonusów w postaci bonusowego materiału. Będzie po prostu... No nie będzie bonusów żadnych. Nie wystarczy nam czasu ludziska. Staraliśmy się, to zbyt wiele kosztowało nas. Nie wyrabialiśmy się po prostu czasowo i snu nam zaczynało brakować i tak dalej, więc słuchajcie, nie ma bonusowych odcinków. Dawajcie lajki, jeżeli wam się podoba seria, bo to oczywiście wspiera nas osobiście i cały kanał, całą serię. Miłego oglądania wam życzę. Miłego oglądania. I oczywiście nie zapomnijcie wpaść na kanał Drola, bo tam też będzie dzisiaj odcinek o 10:00 z Army 3. Drolo! Wchodzę do ciebie, popatrz co się uzyska. Kto tu jest ze mną? Kto? No kto? Woohoo! Woo! Drolo! Drolo. Cześć mordeczko, kochana moja, mordeczko. Odcinek u mnie jest widzałki. Tak się tak zareklamowałem na szybkości. Bardzo ładnie, Drolo, jestem pod wrażeniem twoich umiejętności PR-owych. Lecimy ludziska do safe zonu. Jest ze mną Drolo, wrócił z martwych ludziska. Jest Drolo, prosiliście? No tak, użyłem. Jest i on. Lecimy do safe zonu, będziemy tankować naszego, jak ty go nazywasz, Groma. To jest śmigłowiec z Drola. Nie wstydź się, to jest Grom. To jest Grom. Wstydź się właśnie, Grom, to jest Grom. Drol lata Gromem. Drol lata Gromem. Tak, Drol już taką przechodzi fazę, już psychozy głębokiej, bo zaczyna gadać ze śmigłowcem, ale to nie wiem. Zobaczymy, kiedy ty zaczniesz gadać z jakimś sprzętem jeżdżącym. Jak to się stanie, to ty mnie gadasz tą swoją M14. Ty gadasz tą swoją M14, jak serwer wypierdzieli na przykład, to nie powiesz mi, że do niej nie mówisz. Że mówisz do niej, kochana moja malutka. Obyś się nie zdespawnowała. Troszeczkę tylko. Oby cię nie zliczowało. Tak, oby cię nie zliczowało. Nie rób mi tego, chociaż ty jesteś taka piękna. Matko, ja w ogóle... Okej, ląduję tutaj w takim okienku przed safe zone'em. To jest taka mała dziurka 800 metrów od nas. Długo spójrz mi głęboko w oczy. Spójrz mi w oczy, przecież widzę, że mi nie patrzysz w oczy. Ale ty się patrzysz gdzie indziej. Lądujemy. Nie mogę się spojrzeć na twoje oko. Ja muszę się patrzeć, bo ląduję, ale ty patrz w moje oczy, rozumiesz? Ale ja jak bym miał zrobić? Oczy, no. Normalnie patrz na mnie, rozumiesz? Patrzę. Słuchaj mnie. Wyglądasz... Nie wiem, jak twoi widzowie przeżyją ja brak bonusów. Jakbyś miał spazm. Nie wiem, jak twoi widzowie przeżyją brak bonusów. Ale moi na pewno to przeżyją. Drodzy widzowie, musicie przeżyć to, że nie będzie bonusów. Ponieważ będzie za to lepsze odcinki będą, prawda? I musicie dobijać te lajki. Bo jak nie będziecie dobijać tych lajków, to nie będzie serii. Jezus. Nie będzie, bo my dostajemy pierdolca od tej gry. Naprawdę, ja mówię poważnie. My mamy doła i po prostu tu jest jakiś Astin, który nas za chwilę zawali nam orkę i tyle będziemy mieli. Astin, czemu jesteś pływakiem, Astin? On chodzi w płetwach, stary. Wyobrażasz sobie chodzić w płetwach? Nie. Dobra. Idę kupić. Bungo, musisz kupić... Kupić samochód. Bungo, musisz kupić samochód tankujący. Dobrze, mamo. Ty, stary, zrespiło mnie wewnątrz safe zone'u, czaisz? To? Wewnątrz safe zone'u, tak. Co ja mam zrobić? Ej, mordeczko, od kiedy to kurna wewnątrz safe zone'u respi się, kurna, samochody się respią wewnątrz? Kolegę mi zrespiło wewnątrz safe zone'u, no. Tak powiem. O! Masz? Czekaj. Zatankuj paliwo One Fuel. Jest! Zatankowałem go. Tak? Ale super. Okay, no i właśnie zatankowaliśmy, panowie, moi drodzy, kochani. Tak się to robi, kurna, w armię. Tak się psuje właśnie glicze. Zostaw ją tam, tą cysternę gdzieś tu w krzakach chłopakom. Niech się pobawią, wsiadaj do helki. No, przytul się do szyby tu, przytul się do szyby. Nastaw się, o, dobrze. Co wy tak tu, kurna, po safe zonach chodzicie, gadacie z ludźmi? No tego, zabijać trzeba chodzić, bić się. To ty obok mnie siedzisz, Bungo? Tak, Drolo, to ja siedzę obok ciebie. No, nie jesteś w krzaku, więc się nie... Dobra, koledzy, my odlatujemy. Szerokiej drogi nam życzycie tam. Szerokości bają, no. Czekaj, Drolo. Kupię minę.
7 stickersów za 5 zł. 7 stickersów za 5 zł. Nie chce sobie pan wpierdolić 7 stickersów. A czego pan nie chce wpierdolić? A pan wpierdoli! O czym wy gadacie? Tak. Ale słuchaj, bo tutaj kolega na stacji pracuje i właśnie gadam się z nim. No chodź z tym jedzeniem tu, jedziemy już, lecimy stąd zabijać ludzi, no. To wsiadaj do nas, to cię zawieziemy cię do karmnika. Wsiadaj do nas, to cię zawieziemy do karmnika. My mamy karmnik tam obok siebie, to cię zawieziemy. Wsiadaj po prostu. No to wsiadajcie na pakę, zawieziemy was do karmnika. No. Rozgoście się tam, panowie, i ten. Tak, musisz... Mamy gości. Tak, lecimy z nimi do karmnika. No, lecimy jak kurwa wystartujemy, Bungo. No dobra, nie zabij nas po drodze, okej? Okay? Dobra. Bo to wiesz, że się zaczął u ciebie, ty masz talent do rozbijania śmigłowców. Tak, leć malutki. Dobra, jest dobrze. Dobra. Prosimy zapiąć pasy, za chwilę będziemy lądować. Witam Państwa, kapitan lotu 999, Drolo. Bardzo serdecznie witamy. Przylatujemy właśnie gdzieś w okolicach Czernogórska. Będziemy za chwilę podchodzić do lądowania. Proszę rozgościć się i nie zdejmować butów. No słuchaj, bo wiesz, ja ich zawożę do karmnika, tak? No. Proszę, ale wiesz, co ja z nimi zrobię, tak? Jakie piękne lasy, jakie tereny prezentuje się na naszym śródmieściu. Żebym położył tam minę. W tym momencie podziwiacie. Chcę, żebym tam nie było. No. Ja mam minę. To jest taka Boże, sytuacja. Masz? No. Nie, no ale to jest troszeczkę inaczej będzie, bo pod nami, ja myślę, że oni wyjdą, słuchaj, prezentuje. I właśnie w tym muszą zginąć, się rozumiesz? Chcesz ich zastrzelić. Wyjście z progu tego, no po prostu, wiesz, wydaje mi się, że... To ja minę tam. Warto będzie mieć... Poczekaj, ja wyjdę, podłożę minę, oni będą... Nie, to nie. Nie, w minę nam zepsuje tam bazę, po co się nie po zepsuje, co minę? Spokojnie, nie bój. Słuchaj, pójdziemy sobie. Nic nie zepsuje sobie. Nieprawda. Dobra, to zróbmy inaczej, stary. Podłóż minę gdzieś w drodze do helikoptera. Ale nie, oni wtedy nie wejdą na tą minę, słuchaj. Wejdą, zobaczysz. Zobaczmy, co się stanie. Nie. Tak. Dobra. Nie, no zabijmy ich po prostu. No przecież no, przylecieli do nas do bazy. Znają nasze sekrety. Ale... No co, no przecież jak my ich nie zabijemy, to oni nas zabiją. Chcesz no, ich zabijać, naprawdę? No oczywiście, no przecież oni nas zabiją, prawda? Dobra, idę tam minę podłożyć. Zamykamy auto. To przytrzymaj ich tam, żeby z tobą posiedzieli trochę. Dobra. Panowie, za chwilę właśnie znajdziemy się... Za chwilę właśnie zaprowadzimy was do karmnika, w którym będziecie mogli trochę podjeść. Ja generalnie tak w majtach popierdalam, bo mi się te ubranie zgliczowało, szczerze powiedziawszy, i sytuacja wygląda dosyć niefortunnie. Przyznaj się im, że jesteś ekshibicjonistą. Dobra, tam szlaczkiem ich prowadź. Dobra, prowadzę ich szlaczkiem. Ci powiem kiedy, żebyś tak, żeby nie widzieli, nie? No. Ludzie syska, my szybko, za to szybko będziemy się smażyć w piekle. A wy za to zostawicie 2000 lajków. Ale jest taka prawda. Takich akcji to nie uznacie. Ale to jest po prostu, to jest w formie lekcji. Nigdy nie ufaj drugiej osobie. Jak ja się jaram, że z tobą nagrywam tą grę! Jestem popierdolony! Drolo... Dobra, prowadzę ich bokiem, podkładam szybko. Jesteś popierdolony, bo gadasz ze śmigłowcami. Oprócz tego to był twój pomysł, to był pomysł Drola, żeby nie było. Widzowie, no przecież kurna, no przecież to jest fajne, to jest gra, to jest rozgrywka, jakieś urozmaicenie, prawda? Wy się nie będziecie tutaj w ogóle za nas stresować, przecież wy też chcecie. Ale ja my spełniamy wasze dzikie żądze. Ale my spełniamy takie żądze naszych widzów, przecież oni chcą tego, oni o tym marzą, stream snajpują często. To tak się odbywa. Aha, zaczynają coś podejrzewać. Czemu? Nie, bo sytuacja jest taka, że my teraz nagrywamy odcinek i mamy taką inicjatywę, żeby zrobić sobie taki bar. Żeby zrobić bar dla widzów. Nie wiem, wy nas nie oglądacie, ale... Było słychać piknięcie, czy nie? Nie. Podłożyłeś? Tak. Naprawdę? Wy nas oglądacie? Dobra, podłożyłeś? Tak. No i dobra. Musisz być oddalony o trochę. Zobaczycie odcinek z sobą w roli głównej. Taki creepy Bungo, a nie to jest, a to jest pan sławny Bungo. Ej, panowie.
Dobra, ja idę do garażu, wy się posilcie i spierdzielamy stąd. Zasada jest taka, że jak wyjmiecie coś z skarbnika, to zróbcie screena. Zasada jest taka, że jak wyjmujecie coś z skarbnika, to robicie screena. No, najlepiej na Steamie, żeby potem podesłać na fanpage'a. Tu jest skarbnik, chodźcie tu. Boże, Drolo. Ty nie podchodź do niego. Oh my... No i... Wow. Get wrecked. Nice. Jesteście gwiazdami naszego odcinka, kochamy was. Zostawcie lajka w górę. Jest najlepszy odcinek na YouTubie od lat. Możecie odebrać swoje rzeczy w karmniku, to musieliśmy to zrobić, przepraszamy. Wróćcie tu, weźcie sobie wasze rzeczy, zostawiamy w karmniku. Nikt ich nie ruszy. Ale nam się udało! Kurwy, ten jebany suka pijeć, które same są. Ale nie, spokojnie, panowie, wasze bronie zostawiamy tu spokojnie. To jest tylko na potrzeby odcinka, ależ to było piękne. Nie no, ale świetne. Wiesz co? Pierwszy raz w życiu czuję się tak, że tak powiem, wydymany i to tak zdrowo. Wydymaliśmy was. Ale nie, panowie, nawet wam coś dorzucimy kurwa za tą akcję. To wszystko na potrzeby odcinka, naprawdę. Jesteście w porządku, że się nie zdenerwowaliście, ale kurwa, po prostu gwiazdy materiału będziecie. Powiem ci, jak potrzebujesz jakieś specjalne odcinki w roli głównej z nami, możesz nawet do nas na Steamie pisać. Nie ma problemu. Będziemy jak tylko gramy na serwerze, to już się znamy, więc będziemy dawać znać. Dobra, chowamy wasze bronie tutaj i będziemy wam te. Matko. Macie tam wszystko włożone, co ważniejsze, więc... Dobra, przepraszamy was, leżą wszystkie rzeczy, więc przyjdźcie se szybciej je zebrać, bo jeszcze tutaj jakby bronie są wszystkie w karmniku. Dobra. Trzymajcie się, elo, lecimy, papa. Dobra, lecimy ludziska na... Czekaj. Na misję jaką? Na misję strzelania, tak? Rolo? Koło będziemy tak, zabijać? Tak, będziemy postrzelać. Czekaj, muszę wpuścić duszę Groma w ten oto mały ptaszek. Tak, bo Grom już jest przeszłością. Aha. O mój Boże, Rolo, jeszcze gorzej. Wiecie... Ludziska, kojarzycie taki film jak Siódmy Zmysł? Nie, Szósty Zmysł. To Drolo ma szósty zmysł, tylko... Okej, to ja wychodzę. Chciałem powiedzieć... Jest! Już pakowałem! Jest już? Grom jest! Transformacja nastąpiła, tak! Dobra. No jest, okej. Oh my god. Ale dobrze, dobrze nam Grom, prawda? No, dokładnie. Rolo gada z śmigłowcem. Grom cię pozdrawiam. No ja też go pozdrawiam. Przestań. No, też cię pozdrawiam, no też. No powiedz mi coś. Nie, no nie będziemy robić beczki. Nie, rób beczki. Do morza chcesz lecieć? Grom, nie wygłupiaj się, no nie do morza, no. Nie. On chce pływać. On chce pływać, ty zobacz. Nie, Grom. Nie. Takich rzeczy nie robimy. O, naprawdę? O stary, Grom ci coś pokaże. Co mi pokaże? Grom chce ci coś pokazać. Słucham. Naszą wspólną starą sztuczkę, stary. Beczkę chce mi pokazać. O my gy, nie. Jeszcze starszą, z armioszki dwójeczki. Wlatywanie z chyba właśnie... skały? Nie, przelot przez Czerno, dosyć epicki. A, okej, okay, ludzka, no dobra. No. Przelatyłem przez Czerno, bo także, no, wiecie, to tak. Jest... Teraz moja broń kosztuje około 5000. Razem z celownikiem i z tym wszystkim, a Grom sobie wymyślił, że będziemy lecieć przez Czerno, rozumiesz? Tym naszym starym sposobem. A stary, pamiętam jak się to latało. Pamiętam twoją bazę w Czerno w ogóle, pamiętasz tą bazę? No, pamiętam, no dobra, spoko, ja bym taką zrobił tutaj, tylko że niestety nie można. Oh my god. Drolo, Drolo, o Boże. Drolo. Wow! To było łatwe. Sprawdzaj tutaj, czy graczy nie ma przy okazji. Nie, nic nie widzę. Nic nie widzisz? Nie. Może balotka? Nie, na balocie nie, bo tam mamy teraz nieopancerzone śmigło. Patrz, widzisz te takie dwa skrzyżowane tutaj? No, chcesz a jakby tak pomiędzy tym przelecieć? To się chyba nie uda. O, wiem pod czym przelecimy, Bungo. Ale no. Za to będzie respekt. Za to poproszę zostawić tego cholernego lajka, który pomoże nam popularyzować tę grę.
To jest moja prośba i to jest misja dla was. Jeśli się nie uda, to wchodzicie do mnie na film. Ubunga tego nie róbcie, ale wchodzicie do mnie i możecie zostawić hejt. Ale Ubunga tego nie róbcie. Ale jak ja to przelecę, jak ja to zrobię, to moi drodzy, szacun i respekt. Szacun i respekt. Szacun i respekt. Szacun i respekt. Szacun. Szacun i respekt! Wow! Oh my god! O mój Boże! Wow! Nieźle, teraz nieźle. Na balotę, mój drogi. No to, to do widzenia, śmigłowcu. Stary, byłem pewny, że zginiemy. Wow! Ja też. Wow, stary. U mnie to wygląda, jakbyś wylatował w górę. Ja nie wiem, co się stało, ale udało się. No. No teraz to jestem mistrzem drążka takim, że hej. Jesteś mistrzem drążka. No i jest balota. O, jest. Tą zombiaki, więc są... Prowokacyjnie się zachowujemy. O, oj tak. Ale ładne strzały były do nas. Słyszałeś, nie? Lukaj. Lukam, ale nie ma szans, żebym tak... O Boże. O, zostałem zastrzelony. Zabili cię? Tak. Co? No, mówiłem ci, to nie ma pancerza.